Inwestycja budowlana powinna być realizowana zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Często zdarza się tak, że inwestor w trakcie realizacji budowy zmienia założenia budynku, zmienia jego wysokość czy inne parametry. Jeżeli zmiany mają charakter istotny, to inwestor powinien wcześniej uzyskać tak zwane pozwolenie zamienne. Brak uzyskania takiego pozwolenia zamiennego powoduje dla inwestora pewne problemy. To jest konieczność przeprowadzenia tak zwanego postępowania naprawczego. Jeżeli to postępowanie nie zostanie skutecznie sukcesem przeprowadzone, to może to nawet skutkować rozbiórką obiektu bądź przywróceniem obiektu do stanu zgodnego z prawem. Tak jak wskazałam na wstępie, jeżeli chodzi o zmiany w trakcie robót budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji, to kluczowe jest rozróżnienie na zmiany istotne i nieistotne. Co rozumiane jest przez zmiany istotne, definiuje przepis. Między innymi chodzi o zmiany dotyczące kubatury, zmiany dotyczące zagospodarowania terenu, zmiany dotyczące warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wszelkie inne zmiany przyjmuje się, że są to zmiany nieistotne. Przy czym warto zaznaczyć, że to wyliczenie z przepisu nie jest zamknięte. Tam przepis wymienia w szczególności te właśnie trzy przypadki, które podałam, kwalifikowane są jako zmiany istotne. Więc de facto od okoliczności danej sprawy zależy to, czy dana zmiana ma charakter istotny, czy nieistotny. Decyduje na przykład o tym architekt, a później weryfikować to mogą również organy nadzoru budowlanego. Od 1 stycznia 2017 roku dodany również został taki przepis, który mówi, że nawet zmiany dotyczące kubatury, czyli wysokości, wielkości obiektu, nie stanowią zmiany istotnej, jeżeli nie przekraczają one na przykład 2% wielkości. My chcielibyśmy jednak się skupić na tym, że zakładamy, że zmiany dokonane przez inwestora mają charakter istotny, a inwestor nie przeprowadził tej koniecznej procedury, czyli nie uzyskał wcześniej pozwolenia zamiennego. Co się wtedy dzieje? Jeżeli organy nadzoru budowlanego uzyskają taką informację, wówczas takim pierwszym działaniem jest wstrzymanie prowadzenia prac budowlanych. Następuje to w formie postanowienia. Postanowienie to jest skuteczne z momentem jego doręczenia. Jeżeli zatem chcemy na przykład troszkę przedłużyć tę pracę, to warto na przykład nie odbierać korespondencji przez pewien czas z PINB-u. Aczkolwiek należy wskazać, że brak wstrzymania prac budowlanych nie powoduje, że te prace stają się legalne, więc ich dalsze prowadzenie de facto jest na ryzyko inwestora. Czyli tak jak wskazałam, najpierw są wstrzymywane prace budowlane na mocy postanowienia. W postanowieniu tym może być również nałożony na inwestora obowiązek przedłożenia inwentaryzacji robót bądź przedstawienia ekspertyz. Z reguły na wykonanie tych czynności zakreślony jest termin 30-dniowy, który może być przedłużany na przykład na wniosek inwestora. Następnie kolejnym takim krokiem jest to, że na inwestora nakładany jest obowiązek uzyskania pozwolenia zamiennego oraz dokonania ewentualnie innych czynności lub robót w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, czyli uzyskanie pozwolenia zamiennego, jest to zawsze każdorazowo obligatoryjny element postępowania naprawczego. Przepisy prawne nie określają, co zawiera projekt zamienny. Jest to taki projekt, który zastępuje ten projekt pierwotny, bowiem co do tej samej inwestycji nie może być w obrocie równolegle nie mogą istnieć dwa projekty. Projekt zamienny może bazować na projektach technicznych, które dokumentacji technicznej dotyczącej projektu pierwotnego, oczywiście o ile ta dokumentacja techniczna nadal jest ważna. Drugim takim elementem, który może być nałożony na inwestora tego postępowania naprawczego, jest obowiązek dokonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem. To nie zawsze jest nakładane na inwestora, jest to bowiem takie fakultatywne uprawnienie, którym dysponują organy nadzoru budowlanego.
Te wszystkie czynności, roboty budowlane mają na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, czyli nie do stanu zgodnego z pierwotnym pozwoleniem na budowę. Na wykonanie tych czynności, czyli obu, czyli na przykład uzyskanie projektu zamiennego oraz dokonanie czynności robót, inwestorowi zakreślony jest termin. Wielkość tego terminu ustala samodzielnie organ nadzoru, kierując się okolicznościami sprawy. Przepisy prawne nie zawierają tutaj ani minimalnego, ani maksymalnego terminu. Ten termin ma charakter procesowy, więc może być również przedłużany przez inwestora. Po upływie terminu organ nadzoru z urzędu bądź na wniosek inwestora sprawdza, czy inwestor zrealizował nałożone na niego obowiązki. Jeżeli tak, to wydawana jest decyzja zatwierdzająca projekt zamienny, a w przypadku, gdy to dotyczy inwestycji już zrealizowanej, to są zatwierdzane te roboty. Jeżeli inwestor nie wykona tych obowiązków w terminie, to jest, prace są wstrzymywane i nakładana jest decyzja o rozbiórce bądź o przywróceniu stanu, bądź przywrócenia budowy do stanu zgodnego z prawem. I tak jak wskazałam, tak jak tu opisałam, realizacja inwestycji w sposób niezgodny z pozwoleniem na budowę może rodzić dla inwestora dotkliwe skutki. Może się to bowiem kończyć rozbiórką, bądź również kosztownym i czasochłonnym takim obowiązkiem jak uzyskanie pozwolenia zamiennego. Dotyczy to jednak tylko wyłącznie odstępstw istotnych, natomiast odstępstwa nieistotne mogą być dokonywane na budowie bez konieczności dodatkowej dokumentacji.